Jeden. Dobra, i żeby nie było podejrzeń, to jeszcze kogoś z publiczności poproszę. Dobra, no bardzo cię to proszę. To zapraszam. Jeszcze jednego tutaj poprosimy gościa z publiczności. Może pana, a może pana tam z tyłu. To pan Andrzej, tak. To zapraszamy. To, ale to ja zapraszam. Nie, mam nie, to nie szkodzi. Biżuterię tu chłopaki mają bardzo fajną. Proszę państwa. Tak, to chodź, to może usiądź tutaj. Proszę państwa. Pierścionek, pierścień jest niepowtarzalny. Siadaj, po prostu siadaj, nic nie rób. Nic nie rób. Proszę państwa, pierścień jak pierścień, no ładny jest, popatrz. Pokaż go wszystkim wysoko. Krzyżacki. To zapowiedź tej części, która nastąpi za chwileczkę. To przytrzymaj. Ja zdejmę, żeby nie było, że rękawy jakieś co. Czyli za środkę ja. I teraz uważaj. Za chwilę ten pierścionek przeniknie przez moją dłoń. Trzymaj kieliszek i teraz proszę uważać. Robię to powoli. Uwaga. Dobra. Dzisiaj mamy wyjątkowy dzień. Powiem państwu, jak to się robi. Przytrzymaj. Dobra. I teraz uwaga. Do tego potrzebne są rękawy i taki pierścionek można w prosty sposób przetransportować przez rękaw z jednej ręki. Zobacz, czy to ten. Bardzo ważne jest też bardzo ważne jest też odwrócenie uwagi. Pokażę teraz, jak to działa. Jednak to założę. Tak, daj dwie ręce, tak jak teraz. Daj mi ten pierścień. I teraz uważajcie państwo na koniec. Trzymaj tak ręce. Za chwilę ten pierścień, sygnet, będzie leciał w powietrzu. Chłopaki, drugiego takiego nie ma, prawda? Pożyczyliście go w tej chwili? Wcześniej nie No dwa są, no to wiesz, umówmy się. Proszę państwa, teraz będzie leciał w powietrzu. Andrzej, uważaj. Trzymaj ręce i nie ruszaj, dobrze? Trzymaj, uważaj, będzie za chwileczkę. Podniesie się do góry i poleci. O, zobacz, już jest tam i powoli spada. Zobacz, przyleciał na twoją drugą rękę. W ten sposób iluzjoniści odwracają uwagę. Ja poproszę o duże brawa dla kolegów, którzy wypożyczyli nam to. I teraz tak, Andrzeju drogi, ponieważ jak już się tu wyciągnął, skoncentruj się. Uwaga, i teraz tak, ręce wyciągnij tak do góry, o tak. No właśnie i tak, tak będzie na tej trasie, proszę pana.